Serdecznie dzisiaj. Z tej strony Andrzej. Roman. Cóż, zgromadziliśmy się tutaj razem u Romana, aby nagrać pewien film, o którym już myśleliśmy od pewnego dłuższego czasu. Będzie to film O zbawieniu kom. O zbawieniu kom, o Arianach, o Aleksandrii, ale to sami zobaczycie. Ja myślę, że warto zacząć od wypowiedzi pewnego znanego zapewne wszystkim doktora Hovinda, który tutaj właśnie wypowiada się o sekcie aleksandryjczyków. W międzyczasie w Egipcie była grupka ludzi, coś jak kult, podobni do Świadków Jehowy. Mam tutaj Biblię Świadków Jehowy. To byli Aleksandryjczycy. Nie wierzyli w boskość Chrystusa ani w zmartwychwstanie ciała. Odrzucali wiele chrześcijańskich wierzeń, coś jak dzisiaj Świadkowie Jehowy. Stworzyli swoją wersję Biblii, zmieniając to, co im się nie podobało. Wprowadzili około 6000 zmian. Ich zwierzchnikiem był Origen. Był przywódcą tego kultu w późnych latach II i III wieku. Jedyną wzmianką w Biblii o Aleksandryjczykach jest moment, kiedy kłócą się ze Szczepanem. Sprzeczają się z prawdziwymi chrześcijanami. I jeśli ufasz zasadzie pierwszej wzmianki, która moim zdaniem jest bardzo ważna, wówczas ta informacja byłaby dla ciebie istotna. Jedyna wzmianka o tych ludziach jest zła. Dlatego też prawdopodobnie cokolwiek, co pochodzi z Aleksandrii z biblijnego okresu Egiptu, jest złe. Więc Origen był przywódcą tego kultu. Spisali wersję swojej Biblii i umieścili w nich swoje poprawki. Niektóre z tych Biblii przetrwały do dziś. W roku 350 po Chrystusie spisano kilka takich wersji. Trzy przetrwały do dziś. Jedna została odnaleziona w Bibliotece Watykanu i nosi nazwę Vaticanus. Kolejną znaleziono w Aleksandrii w Egipcie. Nazywa się Aleksandrus. Trzecia kopia znajdowała się w Sinai Peninsula, w klasztorze. To stary klasztor położony u podnóża góry, która zdaniem jednej księżniczki jest górą Synaj. Tak na marginesie, to nie jest góra Synaj. A że była księżniczką, to gdy powiedziała, to jest góra Synaj, odpowiedzieli, tak jest, proszę pani. Nazwali ją górą Synaj i do dziś tak nazywają, ale tak naprawdę góra Synaj znajduje się w Arabii. Przeczytajcie Galacjan 4. Jakiś zwiedzający zauważył w tym klasztorze stary, zaniedbany zwój. Kiedy zapytał o niego, powiedziano, że nie mają pojęcia, co to jest, że wiedzą tylko, że jest u nich od lat. Okazało się, że to kopia Biblii z roku 350 po Chrystusie. Została nazwana Kodeksem Synajskim. Te trzy zwoje są od siebie zupełnie różne, nie zgadzają się również z prawdziwą Biblią. Są zupełnie inne. Zakonnicy przetłumaczyli na łacinę te trzy starożytne zwoje wieki temu. Znane są pod nazwą Wulgata. Wulgata od wul... Także to tyle a propos teorii doktora Hovinda. Oczywiście nie zgadzamy się z Pawłem, którego tam przytaczał, i z Łukaszem. Ale pomijając to, mamy pewien nakreślony tutaj wizerunek Aleksandryjczyków. Co możemy powiedzieć o tym, co się działo w Aleksandrii? Więc pod koniec pierwszego, tutaj właśnie się znajduje Aleksandria, na wschód od Izraela. Na zachód, przepraszam. Pod koniec pierwszego wieku, przed Chrystusem, kiedy Rzym panował nad wschodnią częścią basenu śródziemnomorskiego jeszcze, bo później się to skończyło, no spora populacja żydowska zamieszkiwała te właśnie tereny Syrii i Egiptu. Największe diaspory były w Aleksandrii oraz w Antiochii, która dzisiaj znajduje się w Turcji, jest nieco bardziej na północ nad Syrią i nazywa się dzisiaj Antakya, tutaj dokładnie.
Co ciekawego, potem jak zniszczono Jerozolimę w pierwszym wieku, populacja tutaj w Aleksandrii wynosiła już ponad 100 tysięcy Żydów, co w przybliżeniu stanowiło 12% wszystkich mieszkających. I czym się zajmowali Żydzi w tym czasie? Okazuje się, że znali doskonale grekę, bo w tej części Imperium Rzymskiego obowiązywał język grecki, greka, więc pisywali między innymi księgi apokryficzne takie jak list Jeremiasza, mądrość Jezusa, syna Syracha, i greckie dodatki do księgi Daniela, między innymi Józef i Asenet. Tak, i inne. Cóż więcej, możemy tutaj wspomnieć też o Septuagincie, która była napisana również w Aleksandrii. Według oficjalnych źródeł była napisana dużo wcześniej, ale co ciekawe, Septuaginta zawiera księgi apokryficzne takie same, jak napisano właśnie w Aleksandrii dużo później. Mało tego, Septuaginta składa się głównie z takich manuskryptów, jak Kodeks Aleksandryjski, o którym niedawno właśnie słyszeliście od tego pana przed chwilą, Kodeks Synajski, Kodeks Watykański i kilka innych. No więc cóż jeszcze możemy tutaj dodać o Septuagincie? Nie wiem. Więc takie mówienie, że to Jezus cytował Septuaginty, może być w tym wypadku kłamstwem, gdyż według pewnych badań, między innymi Petera Ruckmana, to Septuaginta powstała już wtedy, kiedy w diasporze żydowskiej w Aleksandrii było ponad 100 tysięcy Żydów, a nie dużo wcześniej, kiedy mimo wszystko nie było ich tam tak tyle. I cóż więcej dodać? No myślę, że a propos Septuaginty na tą chwilę może jeszcze tylko dodamy, że zbawienie.com również się zgadza z tym, że powstała w Aleksandrii. Co jeszcze z Aleksandrią? W Aleksandrii rozwinął się arianizm. Tak. I to była doktryna Ariusza, dlatego nazywamy to arianizmem, od imienia Ariusza, czy tam nazwiska, który żył w IV wieku w Aleksandrii. Tak, był prezbiterem. Czym głównie się tutaj oni wyróżniali? Przede wszystkim nie uznawali boskości Jezusa, nie uznawali tego, że był on przedwieczny, czyli nie uznawali tego, że był on już od czasu stworzenia, a nawet i wcześniej. Tak, twierdził, że Jezus Chrystus jako Syn Boży jest poddany Bogu, powołując się na fragmenty, tak, Jana 10, 29-30, 1 Koryntian 15, 27, i że został stworzony przez Ojca, co oznaczało, że był czas, kiedy nie było Syna. Tak.
kiedy nie było nikogo przy ojcu. Zanim syn został stworzony, zrodzony nie istniał. Czyli zaczął istnieć dopiero wtedy, kiedy był oficjalnie zrodzony z Maryi. Z tego wynika. Czyli tak, tak jak tutaj pisze, dotyczy to czasu przed tym, jak stał się człowiekiem, przy narodzeniu w Betlejem. Według koncepcji Ariusza słowo ojca stało się prawdziwe, a nie przez podobieństwo z synem. Uznając autorytet po prologu Ewangelii Jana, Ariusz zmodyfikował rozumienie boskiej natury Jezusa Chrystusa, odbierając jej przymiot od wieczności. Według Ariusza tylko ojciec jest niezrodzony, a więc odwieczny. Syn jako zrodzony zaistniał w czasie, a pogląd ten był sprzeczny z wyznawaną przez Kościół doktryną. No chociaż też Kościół nie do końca uważa za to, to za doktrynę, że Jezus był przedwieczny, żył zanim stworzono świat i że dobrze, przejdźmy dalej. Jak możemy przeczytać w Biblii, w Ewangelii Mateusza, a gdy one poszły, oto niektórzy z straży przyszedłszy do miasta oznajmili przedniejszym kapłanom wszystko, co się stało, którzy zgromadziwszy się starszymi, narodziwszy się, dali niemało pieniędzy żołnierzom, mówiąc: powiadajcie, iż uczniowie jego w nosy przyszedłszy ukradli go, gdyśmy spali. A jeśli by się to do starosty doniosło, my go namówimy, a was bezpiecznymi uczynimy. A oni, wziąwszy pieniądze, uczynili, jako ich nauczono, i rozniosła się ta powieść między Żydy aż do dnia dzisiejszego. Więc mamy tutaj dowód na to, że ta opowieść no, faktycznie przetrwała do dnia dzisiejszego, bo wnioskując, że Jezus Chrystus nie miał na tyle, nie był w stanie zmartwychwstać samemu, tutaj obalamy Jego, jakoby był w ogóle Bogiem, jakoby był istotą boską, i myślę, że to dotarło do Aleksandrii, gdzie nastąpiły jeszcze większe tutaj ruchy ku temu, aby coraz bardziej, z coraz większą ochotą pozbawiać Stworzyciela, bo Jezus jest Stworzycielem, stworzył, przynajmniej brał udział w stworzeniu ziemi, pozbawiać Go tego przymiotu, że jest Bogiem. I cóż dodać? No cóż, jeszcze właśnie związane z tym właśnie, że go uczniowie niby wykradli, powstał właśnie później w apokryfach Nowego Testamentu tak zwana Ewangelia Judasza między innymi, to opisuje dokładnie, no ale jak wiadomo jest to wielkie fałszerstwo, zresztą tak jak większość apokryfów Nowego Testamentu, tak, które akurat posiada, w większości przeglądałem, więc wiem, także już nie wierzę im zbytnio. Zwłaszcza Nowego Testamentu apokryfom. Między innymi Kubik się powoływał na to, że Chrystus cytował Septuagintę. No i w jednym z apokryfów właśnie jest opisane właśnie, że on niby czytał, ale są wersety z Ewangelii Jana czy też Mateusza mówiące jasno, wyraźnie, że on znał Pisma nie czytając i nie studiując je. Więc ten apokryf też jest nic nie wart. Także albo zaprezentujemy w dalszej części audycji te zrzuty tych apokryfów, albo też znajdą się pod filmem na blogu. Tak. Cóż z tego arianizmu wyszło dobrego? Przyszedł do Europy nieco spóźniony, ale był to ruch już spory. Mamy tutaj sporo napisane o arianach polskich, tak zwanych braciach polskich. To był ruch, który datuje się rozpoczęcie tego ruchu na
XVI wiek, mniej więcej 1540 lata. Tak. Arianie polscy. W tej chwili posługujemy się encyklopedią staropolską. Mhm. Jest to akurat dwie wersje były, dwóch różnych wydań. Także ja je też posiadam. Między innymi też jest sporo informacji na ten temat w tych encyklopediach. Tak. Mianem tym od kacerza Ariusza Aleksandryjskiego z IV wieku, przeczącego Trójcy i przedwieczności bóstwa Chrystusowego przez przeciwników katolików i protestantów stale przezywani. Przezywani mianem Arianie. Sami przeciwko tej nazwie zawsze protestowali i przeciwko podobnym branym od dawnych sekt Ebionici, Samosateńczycy, Foncyndianie, nazywając się tylko chrystianami. Nazywali się chrystianami, czyli niejako tymi... No to jakby naśladowcami Chrystusa w tym sensie, czy się powołują na Niego ciągle. Tak. Że niby za Nim podążają, także myślę, że osoby oglądające doskonale wiedzą, kogo mamy na myśli ciągle. Mhm. Później braćmi polskimi, w końcu unitarianami. Ponieważ w XVI wieku były u nich różne odcienie dogmatyczne, łączono ich wspólną nazwą negatywną antytrynitarzy jako przeciwników dogmatu Trójcy. No, nam często się wymawia, że stosujemy tutaj dogmat Kościoła katolickiego, ale Roman sam mówi, że on nawet nie do końca nie wiedział, że Bóg, że Jezus jest Bogiem. Dopiero jak zaczął czytać Biblię. Ja też tak do końca w to nie wierzyłem. No, więc nie dlatego wierzymy w to, że Bóg jest Bogiem, że jesteśmy byłymi katolikami. No, nic bardziej mylnego. Na zachodzie utarła się dla nich nazwa Socynian, od Fausta Socyna, który choć nie był twórcą tej grupy, przyszedł do niej dopiero po 20 latach jej istnienia, ale doprowadził do zjednoczenia jej odcieni, ustalenia jednolitej doktryny. W XVI wieku nazywano ich także nowochrzczeńcami albo nurkami od hołdowania radykalnym hasłom społecznym. Tak zwani zatem niesłusznie Arianie, ta nazwa jednak się upowszechniła w Polsce, rozwinęli się około 1560 roku pod wpływem dwóch impulsów. Włoskiego racjonalizmu, no wiemy czym jest racjonalizm, głoszonego przez emigrantów humanistów, lekarzy, jurystów, tudzież anabaptyzmu komunistycznego, którego wzór przedstawiali bracia morawscy. Wątpliwości antytrynitarskie zrodziły się w łonie polskiego kalwinizmu pod wpływem lekarza Blandraty, ucznia jego Grzegorza Pawła, Piotra Zgoniądza, Marcina Czechowicza, Jana Niemojskiego, Szymona Budnego, o tym panu może później. Wrogowie tradycji kościelnej rządzili się samym rozumem, bronili wolności sumienia i swobody interpretacji Pisma Świętego, która ich doprowadziła do podważenia dogmatu Trójcy. Na rzecz początkowo trydeizmu, czy oddzielne osoby boskie, potem dyteizmu, bez Ducha Świętego, wreszcie unitaryzmu, jeden Bóg, Jego Syn, człowiek ubóstwiony. Można powiedzieć człowiek, jaki no taki nadczłowieczny. Tak, zwykły człowiek, ale nie jest zwykły człowiek. Tak. I tak, z taką doktryną się spotykamy na stronie zbawienie.com i na ich forum. Z radykalizmem dogmatycznym łączył się w XVI wieku społeczne uchylanie się od państwa, wojny, urzędów, prawa karnego, sądów
i karę śmierci. Potępianie zbytku, niewoli, ludu i przywilejów stanowych. Liczni nigdy nie byli. Zwolenników posiadali wśród szlachty na Podgórzu Karpackim, w Lubelszczyźnie, na Wołyniu, na Litwie, w Nowogrodzkiem, nieco wśród światlejszego mieszkaństwa w Krakowie i Lublinie. Z magnatów jeden tylko Jan Kiszka, starosta żmudzki, do nich się przyznawał. Mimo to zajęci w dziejach wyznaniowych i w piśmiennictwie miejsce pokaźne, zwłaszcza odkąd zorganizowali swe centrum w Rakowie w 1601 roku. To może trochę poopowiadam, co tam w Rakowie było. W Rakowie zorganizowali jedną z największych szkół. W Rakowie również wydrukowano katechizm. Tak. Arianie polscy, którzy niejako... Tak, tutaj mamy katechizm rakowski. Akurat na Wikipedii jest opisane. Tak. Ludzie, którzy niejako opierali się na Biblii, potrzebowali katechizmu. W tej szkole rakowskiej było ponad 1000 uczniów. Mieli jeszcze sporo innych szkół, także szkolenie młodych ludzi, jak widać, chcieli jak najbardziej to szkolić. Cóż możemy jeszcze powiedzieć? Ja może tylko powiem o przywódcach duchownych. Polacy. Moskorzewski, Gosławski i Schlichting. Jonasz Schlichting. Może pokażę tak pokrótce, albo damy skan. Skan chyba. Skan damy. W każdym razie Jonasz Schlichting nie bardzo wygląda na Polaka. Niemcy, którzy tutaj najbardziej pisali uczone traktaty teologiczne, które z drukarni rakowskiej potajemnie rozchodziły się po całym Zachodzie. Tak, najbardziej był atakowany i palony, lecz najwięcej zainteresowania budził katechizm rakowski, streszczający ich doktrynę. Cóż więcej tutaj... Odznaczali się silną organizacją, często zwoływali synody, gdzie omawiali wspólnie potrzeby ruchu, obmyślali dobór ludzi i środków, a seniorowie zdawali sprawę o walce z nawykami nadto świeckimi szarej braci, szczególnie kobiet. Karność była wielka i kłuła innych w oczy. Podjuzano przeciw nim w Krakowie czy Lublinie tłumy, a skorzystano z przypadku, aby w 1638 roku szkołę i drukarnię rakowską zamknąć. Gdy za najazdu szwedzkiego niektórzy z prześladowanych łączyli się ze Szwedami, w ogólnym podnieceniu religijnym uchwalono na Sejmie w 1658 prawo wydalające ich z kraju, jeśli nie przejdą na katolicyzm. Inaczej winni byli w ciągu 3, a potem 2-lecia, by sprzedać dobra i kraj opuścić. I nastąpiło rozdwojenie. Otóż ci ludzie, którzy tak bardzo cenili sobie Biblię, wiele z nich potrafiło przejść z powrotem na katolicyzm, zamiast uciekać z kraju. No, dokładnie. Rozpruszelni ocaleli najdłużej w Prusach Wschodnich, w Siedmiogrodzie, zanim się wśród Węgrów nie rozpłynęli. Kilka wybitnych jednostek, wybitne jednostki skierowano do Niemiec Zachodnich i Holandii dla szukania braciom pomocy i dla propagandy doktryny, którą uprzystępnili w ogromnym wydawnictwie zbiorowym, niedokończonym pod tytułem Biblioteka Franctum Polonorum w Amsterdamie. Pisarze aryjscy okazali się poprzednikami deizmu
irracjonalizmu wieku oświecenia. Czyli oni zapoczątkowali niejako deizm i racjonalizm. Deizm, czyli jest Bóg... Bóg Ojciec, tak. Bóg Ojciec i ewentualnie jeszcze jest Duch, tak. Bo Jezus wtedy nie jest Bogiem. A racjonalizm, no to wiadomo, wiek oświecenia, zawierzenie nauce, no to wszystko od nich zaczęto. Tak. Cóż jeszcze możemy tutaj dodać? Myślę, że można wspomnieć o tym niejakim Szymonie Budnym. Tak, Szymon Budny. No, było ciekawe, bo znał sporo języków. Był najpierw pastorem kalwińskim, potem ariańskim, hebraista, biblista, tłumacz Biblii na język polski. No, Budny zaatakował Biblię brzeską i stworzył swoją Biblię. To była Biblia pierwsza ariańska, wydrukowana w Polsce, po polsku Biblia ariańska, gdzie skąd ludzie mieli wyciągać wnioski, że Jezus jednak był tylko człowiekiem. I cóż, cóż więcej byśmy dodali na temat Arian, ewentualnie braci polskich? No, tu jeszcze jeden z artykuł. Aha, bracia polscy. Bracia polscy, tak, Arianie. Tak, słowo wstępne, zarys dziejów braci polskich. Podamy też linki do tych stron. A więc krótka ta rozprawa ma na celu zwrócenie uwagi naszego społeczeństwa na ciekawy religijno-społeczny ruch bracia polskich, Arian, który przed 300 laty odegrał wybitną rolę w życiu umysłowym Polski. Sławił on Polskę szeroko i daleko i jeszcze dziś za granicą nieraz jest wspominany. I jakie są tutaj ich myśli? Jezus nie był teologiem. Nie podawał on systemu wierzeń, które trzeba przyjąć, aby uzyskać zbawienie. Słyszałeś o czymś takim, że Jezus nie mówił, co trzeba zrobić, aby uzyskać zbawienie? Tak, następny Jezus był natomiast genialnym religijno-społecznym działaczem. O, religijno-społecznym. Proszę. Tak. Jak on religii nienawidził. Religijność jego polegała na głębokim mistycznym wyczuciu, że Bóg mieszka przede wszystkim w sercu człowieka i że ten, kto sobie to uświadomi, dokonać może nadzwyczajnych czynów. Tu leży źródło Jezusowej wiary, góry przenoszącej. Poczuł się jedno z Ojcem, najściślej z Bogiem złączony. Jezus natomiast nigdy, choć mocno podkreślał autorytet swój, nie podawał się za Boga. Ale rzeczywiście, że się podawał. No, złączony ściśle z Bogiem, zrozumiał Jezus posłannictwo swoje, poczuł się wysłannikiem Bożym, Mesjaszem, Chrystusem. Poczuł się. On się poczuł. Nie... To jest po prostu piękne. Zadanie swoje widział w gruntownej zmianie ówczesnych pojęć religijnych. Chciał odwracać od monializmu ku religijnemu pogłębieniu każdej jednostki. Przez to dążył do gruntowej przebudowy społecznej. No ja taki głupot to nawet chyba od księdza nie słyszałem. Wyśnił przepiękną wizję nowego człowieka i nowego społeczeństwa, które sobie nareszcie uświadomi duchowe podstawy bytu i nie będzie już z ciemnych jaskiń złowrogich systemów wychodziło tylko na żer, ale do najszczytniejszych będzie zdążać sfer. Wiara ta była tak potężna, wizja tak wyraźna, że widział zbliżające się tuż, tuż na ziemię Królestwo Boże. Widział. Czasy były rzeczywiście przełomowe nad środowiskiem żydowskim, w którym działał, wisiał ciężki przełom rok 70, który miał zaważyć na życiu nowej jego religijnej społeczności, usamodzielnić ją
i przez to stworzyć nową epokę. Wyczuł to Jezus i nie omylił się, choć zbyt jaskrawymi barwami był, czy on sam, czy ewangeliści ten przełom przedstawił. Co tutaj? Arius uczył. Jezus był nadzwyczajnym człowiekiem, który za zasługi swoje został podniesiony do godności Boga. Nie jest jednak równej, ale do Boga Ojca podobnej istoty, po grecku homo i usios. Atanasius uczył. Jezus jest ucieleśnionym w postaci ludzkiej Bogiem, równym w istocie swojej Bogu samemu, po grecku homo usios. Spór o tę jedną literę i oznaczającą podobny czy równy Bogu stał się tak zażarty, że groziła oto wojna domowa. Cesarz Konstanty Wielki zwołał więc w 325 roku pierwszy chrześcijański sobór do Nicei, gdzie potępiono Ariusa i stworzono podstawę do uchwalenia potem na soborze Konstantynopolu w 381 roku i w Chalcedonie w 451 dogmatu. Tak więc cóż, no myślę, że powoli zmierzamy do końca. Jeszcze wspomnijmy o tym, że niejaki mam tutaj, wezmę Pismo Święte w przykładzie Nowego Świata. Więc na czym ono bazuje? Przede wszystkim jest to napisane, że w przykładzie królewskim, gdzie pod tekstem greckim wydanym przez Westcotta i Horta w 1881 roku umieszczono dosłownie tłumaczenie na język angielski. Więc ta Biblia głównie opiera się już na tym, co Westcott i Hort przekazali dalej. Oni nic nowego nie wymyślili za bardzo. Oni tylko zrobili to, że do Biblii znowu zawitał kodeks aleksandryjski, synajski, watykański i parę innych. Ale o Bibliach to może kiedy indziej. W każdym razie wszystko jakoś dziwnie się składa z tą Aleksandrią i z tymi kodeksami. Co ciekawe, Biblia warszawska ma sporo w sobie tych kodeksów, sporo tekstu z kodeksu aleksandryjskiego, synajskiego i watykańskiego. Na nich opiera się Septuaginta, którą pan Henryk Kubik, o ile... Znaczy osoba o tym pseudonimie, można tak powiedzieć, lub ludzie, w sumie ludzie, to liczba mnoga. Tak, dla niego to jest najważniejszy przekład, więc on, jego Biblia mesjańska jest obecnie zbitkiem Biblii warszawskiej i Septuaginty, i oba te przykłady no, bazują głównie na tych trzech kodeksach i jest tam jeszcze parę innych. Więc to tylko chciałem wspomnieć. Wiadomo, że po Arianach narodziły się dopiero Świadkowie Jehowy. A cóż, zbawienie kom ma wspólnego ze Świadkami Jehowy? No, dużo jest tak, jak oni twierdzą, byłych Świadków Jehowy u nich. Mhm. Chociaż nie wiadomo, czy są do końca byłymi. Mhm. Tak naprawdę. Jeszcze warto wspomnieć, że właśnie ci ludzie pod pseudonimem Henryk Kubik twierdzą, że
Biblia warszawska jest tekstem masoreckim. Oczywiście nie zgadzam się z tym, ogólnie nie zgadzamy się. Sprawdzaliśmy to i okazuje się, że już nie jest w 100% tekstem właśnie masoreckim, a zwłaszcza z przekładu, z większościowym przekładem sprzed roku 1500. Cóż, może jeszcze wspomnimy o oszustwie pana Kubika na koniec może. Tak. Otóż to. Pan Kubik bardzo nie lubi przykładu masoreckiego, tekstu większościowego, tekstu z Receptus, a więc w pewnym artykule napisał o tym, że Erasm z Rotterdamu i Gutenberg wielbili szatana, Bahometa, używając znaku XP. I poniżej oryginalna strona z Biblii Erasma Rotterdamu, wydrukowana przez Gutenberga. Tylko że ja się bym z tym nie zgadzał. Po pierwsze, Erasm nigdy nie pisał, przynajmniej nic mi nie wiadomo jest o tym, aby pisał całą Biblię po łacinie. Jedynie miał wydanie interlinearne, gdzie jedna linia była po łacinie, jedna była w języku greckim. To był Nowy Testament. Kiedy Gutenberg umierał, Erasm nie miał jeszcze 2 lat, więc trudno by było, aby Gutenberg drukował Biblię Erasma. Przedstawimy dowody na to, że Erasm miał nie więcej niż 2 lata, kiedy umarł Joachim Gutenberg. Ponieważ pan Kubik dowodzi niejako, że to by była ich Biblia wspólna. Więc zobaczmy, jak to wygląda. Erasm z Rotterdamu urodził się 28 października 1466 roku. Inne źródła podają, że był to 1467 rok. Natomiast Johannes Gutenberg zmarł 3 lutego 1468 roku, więc nie jest to więcej niż 2 lata, a nawet mogłoby się okazać, że mniej niż rok, jeśli Erasm by się urodził w 1467. Mało tego, znaleźliśmy oryginalną Biblię Gutenberga, która wygląda zupełnie inaczej niż ta przedstawiona przez pana Kubika. Tak. Porównamy teraz Biblię Gutenberga. Tutaj jest Biblia Gutenberga podana nam, stronica przez pana Kubika, i zobaczmy, jak wyglądają inne, bo są nieco różnice. Oglądaliśmy sporo, niektóre były tak samo dekorowane albo podobnie, przynajmniej tak jak ta. Dekoracji często było trochę więcej niż w innych, powiedzmy. O, a tutaj jest pisownia zachowana taka, że co któraś literka jest na czerwono, chociaż niektóre zdania nawet na czerwono. Natomiast nigdzie nie zauważyliśmy jakichś okultystycznych. Okultystycznych właśnie symboli, takie, które właśnie tutaj są na tej stronie zaprezentowane. No tutaj to jest ewidentnie, widać, że to jest sklejone. No, tak. To może, nie wiem, z jakiej racji jest sklejone. Tutaj może, ale pokazać. Tutaj chyba ten kolor jest też ciemniejszy niż ten. No też właśnie. Tak samo ten Baphomet, nie? Także to prawdopodobnie zostało wklejone. Tak, bo właśnie nigdzie nie widać jest. Tak jak widać, różne są ozdoby, jak na tych stronach. Też możemy przejść do Wikipedii oficjalnie. Gutenberga, no i że to jest w Nowym Jorku, no i wklikamy na zdjęcie, no i też widać jest, że jest ładnie
właśnie zachowane, no i właśnie nie widać zbytnio właśnie żadnych innych rysunków koło. Tutaj aby na górze jest prawdopodobnie jakaś strona tytułowa albo ozdobienie. Tak, tak więc nie wiemy dokładnie, o co tutaj panu Kubikowi chodziło. No myślę, że po prostu te symbole zostały doklejone. Tak, tutaj też widzimy, że jest nad jakiś człowiek, nie? No ale tak, to w literze jest ukryty. No, natomiast na marginesach nie było żadnych, przynajmniej nie wyglądały na okultystyczne. Tutaj to bardziej jakieś rośliny są, kwiatki. Ta jeszcze strona na przykład. Też pisze, że to właśnie jest Gutenberga Biblia jakiejś cyfrowej kolekcji. Tak. Też właśnie nie widać jest. Nie wiem, ta jeszcze na przykład. No, zdobiona litera pierwsza. I od tyle to. Różne były zdobienia, oglądaliśmy przeróżne. Strony, obrazki, skany, zdjęcia, ale nigdzie nie zauważyliśmy czegoś takiego jak u pana Henryka Kubika. Tak więc no, ocenę tutaj pozostawiamy chyba widzom oczywiście. Tak, tak. Także można sobie samemu poszukać, porównać. Nie ma problemu. Mhm. Więc tak, może przejdźmy do litery J, bo pan Kubik uważa, że w tejże Biblii króla Jakuba występowała litera I zamiast J w imieniu Jezusa Chrystusa. No oczywiście, występowała. I dlaczego występowała? Może jeszcze pokażmy niżej. Tutaj pan Kubik uważa, że z litery I zrobiono literę J. Ale ja pamiętam jeszcze, kiedy dużą J pisało się właśnie, dużą I pisało się właśnie w podobny sposób jak tutaj, podobny do J. Ale dlaczego była I? No pokażemy właśnie tutaj. Jak stara jest litera J, od jak dawna używano litery J w języku angielskim, i według tego artykułu litera J nie egzystuje dłużej niż 500 lat w języku angielskim. Wprowadzano ją około XVI wieku mniej więcej. I myślę, że robiono to stopniowo, bo w języku polskim wprowadzono ją dopiero w XVII wieku, w alfabecie łacińskim już od XII wieku. I na ten temat możemy powiedzieć więcej nawet. Mamy przykłady Biblii. Tutaj jest rzadki egzemplarz drugiego wydania Biblii Gdańskiej z 1660 roku w Amsterdamie wydana. I cóż, mamy Biblia Święta, to jest Księgi Pisma Świętego Starego i Nowego. Kiedyś E używano jako I. Nowego Przymierza Żydowskiego i greckiego. I tu mamy języka. Z przodu jest I. No po prostu wtedy litera J wchodziła dopiero tak naprawdę powoli do naszego języka pisanego. Natomiast mamy też przykład Jezusa Chrystusa.
Jezusa pisane przez J w tej samej Biblii. Co uważam jest dowodem na to, że nie od razu, nie w ciągu, nie powiedzmy ustawą w ciągu jednego roku wprowadzono literę J, tylko ona była wprowadzona w okresie jakimś, przeciągu jakiegoś tam czasu. Tutaj mamy przykład Biblii z 1846 roku, jest to Biblia Romana i mamy napisane Jezusa, Chrystusa. Jest to czcionka gotycka, dlatego tak, a nie inaczej wygląda litera S na przykład. Ale mamy też tutaj Biblię z 1867 roku, gdzie Jezus pisze się przez I. Używano również Y czasami jako I, ale z przodu to przeważnie używana została litera Y, przepraszam, I jako J. Gdyż ja, Pan, nie odmieniam się przecież wy synowie Jakubowi, nie jesteście zniszczeni. Mamy tutaj w jednym wersie przykłady, jako I była używana jako litera J. Więc to nie jest tak, że tylko w imieniu naszego Zbawiciela była litera I zamiast J, tylko po prostu przez do pewnego czasu nie używano w ogóle litery J. Może przejdźmy do artykułu i zauważmy, że to jest kolejne kłamstwo. Znaczy może być to niewiedza, ale ja wątpię, że aż tak poważna. Przejdźmy do pisowni imienia naszego Zbawiciela, Jezus. Tak przynajmniej podaje pan Kubik. Gdzie to był? Wyżej jeszcze chyba. O, tam może być. Tak. I tutaj mamy Jezus, tak. Z greckiej Septuaginty oznacza Jezu, a także Jezus. Jest to identyczne imię. Wyżej było także pan Kubik, jeszcze wyżej. Pan Kubik twierdził, że a nie, to chyba było niżej. Albo za szybko do góry jeszcze. Niżej. Obecnie mamy jeszcze w jakim celu. Jakie jest więc imię jest naszego Zbawiciela? Grecki Jezus. W chwili obecnej prawidłowo wymawia się Jezus. Zgodzę się. Obecny język grecki różni się od greki koine, starożytnego już języka, gdyż tam druga literka tego słowa, imienia. Tak, tutaj. Imienia naszego Zbawiciela zapisywane jest właśnie w ten sposób i to się nazywa Eta. I jest to czytane jako E długie i nie bez powodu właśnie nazywane jest Eta, bo wtedy czytano to jako E. Teraz w dzisiejszym greckim języku czyta się jako I. Ale to nie jest, to nie znaczy, że mamy czytać słowo, to nie znaczy, że mamy czytać imię naszego Zbawiciela tak, jak czyta się dzisiaj, tylko mamy raczej czytać to, jak czytało się kiedyś. Wtedy, kiedy było ono zapisywane w Ewangeliach i w listach apostolskich, mówię o prawdziwych apostołach i po prostu
tak mamy czytać, a nie, że teraz się czyta tak. No to jest pójście niejako za modą, pójście o teraz tak czytamy, to będziemy tak czytać. No i tam mamy na drugiej stronie jeszcze przykład, żeby było jasno, jak dokładnie się wymawia eta. I to się czyta jak Yorkshire man, czyli ech prawie, że albo French pere. No, jest dokładnie e. I myślę, że tutaj pan Kubik sobie może przeczytać po angielsku. Dobrze, więc to jest no kłamstwo i tutaj skończyliśmy chyba na tej stronie. Jak najbardziej to jest kłamstwo. Sacred gates of Is and find everlasting peace in the bosom of Is. The gates of Is. Obecna fonetyczna i prawidłowa wymowa imienia Zbawiciela w języku greckim w lingu, ale no to nie obchodzi nas, jaka jest obecna wymowa. Islamiści wymawiają imię Pana Isa, a także Jezus. To co, mamy iść za islamistami? Więc łacińska, watykańska Wulgata. O watykańskich księgach przejdziemy później. Tak, dokładnie. Wulgata podaje nam Jezus oraz Jezus na przekór greckiej pisowni. Nie na przekór. Akurat tutaj dosyć zgodnie. I cóż możemy jeszcze powiedzieć o tym artykule? No, jest tu masa kłamstw, ale
tym momencie powinniśmy przejść do dalszej części tematu o Septuagincie, gdyż nie poruszyliśmy jeszcze wszystkiego. Według pana Kubika Jezus cytował Septuagintę. Powyższych cytatach widać wyraźnie, że Jezus cytował z innego źródła, czyli Septuagintę. Tak, no i co ciekawe, że nawet w tych wersetach, które przedstawia, nie pisze nic takiego. Mhm. No właśnie. A jeszcze przejdźmy do jeszcze następnego skanu. Tak, i tutaj... powstanie Septuaginty XX. Jest ona na tyle ciekawa, że nazywa się jej powstanie legendą. Co ciekawe. Jej powstanie jest także opisane w Talmudzie. Przedtem mieliśmy iść za modą i za naszymi tutaj muzułmanami, a islamistami, a teraz nagle, że to tak wspaniała księga, że opisana jest w Talmudzie. No jeszcze co ciekawe, że jest napisane, że zebrał 72 tłumaczy, ale znowu jest napisane, że Septuaginta LXX, czyli znaczy, że to jest 70 liczba, a nie 72. Także to też jest następna. Cóż, mamy jeszcze inną wypowiedź. Przetłumaczona Septuaginta LXX z roku tłumaczy tetragramy się jako Bóg. Jezus Chrystus wraz z apostołami używają Septuaginty LXX, potwierdzając dokładność tego tłumaczenia. Jest bez... to może nie. Chrystus kłamał wraz z apostołami, może Żydzi kłamią, no to kłamią. Dokładnie, ale jeszcze jedna. Aha, tłumacz. No i tutaj Chrystus, korzystając z niego, ewidentnie zaaprobował ten przekład. No proszę. Tak jak wcześniej powiedziałem, że nie ma żadnych dowodów właśnie w świadectwie apostolskim, zwłaszcza Jana i Mateusza, na tą jego teorię. A wręcz jest wręcz przeciwnie, bo w samej właśnie w Ewangelii Jana, rozdział 7, wers 14, zaczyna się od wersetu 14. A gdy już było w pół święta, wstąpił Jezus do kościoła i uczył. I dziwowali się Żydowie, mówiąc: jakoż ten umie pismo, gdyż się nie uczył. Odpowiedział im Jezus i rzekł: nauka moja nie jest moja, ale tego, który mnie posłał. Więc Jezus nie musiał uczyć się niczego, wszystko wiedział. Nie musiał tym bardziej czytać Septuaginty, która prawdopodobnie w jego czasach jeszcze nie istniała, bo była napisana później przez w diasporach żydowskich. Tak, między innymi w Aleksandrii. Więc to obalamy tutaj kolejne kłamstwo pana Kubika. Może co jeszcze o Septuagincie możemy dodać oprócz jej źródeł? Albo dobrze, powiedzmy o Septuagincie Brentona. Tak, pan Kubik promuje Septuagintę Brentona i to prawdopodobnie, znaczy w zasadzie na pewno, z niej tłumaczy wersety i wkleja później do swojej Biblii mesjańskiej. Kto napisał Septuagintę Brentona? To była druga Septuaginta wtedy w Wielkiej Brytanii wydana w języku angielskim i co ciekawego możemy o niej przeczytać. Przede wszystkim została opublikowana w 1844 roku. Mało tego, no apokryfy zostały dodane w 1870. Mało tego, co wiemy o niej. Kodeks Watykanus, czyli kodeks watykański, jest używany jako podstawowe źródło tutaj tej Septuaginty. Tak. I cóż o tym... Watykański kodeks.
naprawdę, czyli Biblia mesjańska, nie dość, że już w dosyć dużej mierze bazuje na kodeksie watykańskim, aleksandryjskim i syjońskim, to pan Kubik wprowadza zmiany, bazując na, głównie na kodeksie watykańskim. Co możemy powiedzieć o kodeksie watykańskim? Przede wszystkim, że dopiero w końcu XIX wieku tekst rękopisu stał się w pełni dostępny dla badań. Kim musiał być pan Brenton, aby uzyskać go w 1844? Mało tego, w tym linku mamy opis, iż dopiero w genialny biblista niemiecki Konstantin von Tischendorf po kilku miesiącach oczekiwań uzyskał dostęp do woluminu, ale tylko na 6 godzin, a rok później nagle pan Brenton mógł przypisać całe prawie. No dokładnie. Co tu jeszcze jest ciekawego zapisane? No teraz Biblioteka Watykańska poszła krok dalej, publikując w internecie za darmo doskonałej jakości skany wszystkich stron. I obecnie, no niestety, wszystkie najważniejsze tłumaczenia Biblii dokonuje się z wydań krytycznych, które są oparte już na najstarszych i najbliższych, niby najbliższych, czyli kodeksach synajskim, watykańskim, aleksandryjskim. Te trzy są dostępne w sieci nawet już za darmo. Kim był Brenton? Brenton urodził się w 1807 roku jako syn wiceadmirała i był drugim autorem z angielskiej Septuaginty. Został nawet w swoim czasie baronetem. To jest specjalny tytuł nadawany przez królów i królowe. Tam gdzieś jest w języku polskim. Tak, jedyny dziedziczny, nieszlachecki brytyjski tytuł lord, honorowy. Tak więc Brenton był sir. Tak, no myślę, że tu możecie sobie sami poczytać, kim byli baroneci. Co ciekawe jeszcze możemy dodać. Tutaj no obecnie, jeśli ktokolwiek chciałby, no zrażając się Brentonem, przeczytać jakąś inną Septuagintę, to są główne manuskrypty, na których opiera się Septuaginta, ja o nich już wcześniej też mówiłem. To jest kodeks synajski. Tak, dalej jest kodeks aleksandryjski i kodeks watykański. Oczywiście znajduje się nigdzie indziej jak w Bibliotece Watykańskiej. Tak więc mam nadzieję, że otworzyliśmy co niektórym oczy na temat Septuaginty przynajmniej i pana Kubika jeszcze bardziej. Biblia mesjańska no niestety jest uzupełniana wpisami głównie z kodeksu watykańskiego. No, oczywiście ona pochodzi z Biblii Warszawskiej. Biblia Warszawska jest wydaniem z 1975, więc to nie jest całkowite, dokładne tłumaczenie, tak jak Biblia, które na tym tekście, którym opierała się Biblia Gdańska, mimo że piszą, że jest, ale nie jest. Niestety, właśnie tak nie jest. Jest tam sporo już wpisów z tych trzech właśnie manuskryptów, z trzech kodeksów. No, powiedzmy Biblia tysiąclatka ma już nieco mniej tych trzech kodeksów niż ta. No dokładnie. Oczywiście audycję też nakręcimy o przykładach Biblii, oczywiście w języku polskim, które funkcjonują, ale też i wspomnimy o innych. Mhm. Także to w innym podcaście, także też będzie dokładnie o Bibliach właśnie, zwłaszcza o Bibliach polskich.
Tak. No tym razem Wam dziękujemy i mam nadzieję, że wzbogaciliście nieco swoją wiedzę.